Witaj marketerze z Centrum Akademii Marketingu. Mam na Ciebie nową kampanię o nazwie Acta X. To trochę wzorowana na takim serialu, który był kiedyś z Archiwum X. Nie wiem, czy pamiętasz. Też był taki film. To jest kampania e-mail, którą możesz wykorzystać do praktycznie dowolnego biznesu. Ją dopasujesz do dowolnego biznesu. Obojętnie, czy to jest jakiś program partnerski, biznes MLM, czy jest nawet sprzedawanie szkoleń. Dopasujesz to, do czego chcesz. I teraz zmieniłem strategię w tym wypadku. Tutaj daję te maile bezpośrednio już u nas w Akademii, dzięki temu nie musisz niczego pobierać, niczego ściągać. Na dzień dzisiejszy, gdy teraz nagrywam to nagranie, mamy 5 maili, ale docelowo będzie około 10 maili w tej kampanii. I tą kampanię możesz wykorzystać jako takie jednorazowe maile, które wysyłasz do całej listy i coś promujesz, albo też jako kampanię follow-up, którą sobie ustawiasz w kolejce. Jeśli jest to kampania follow-up, to polecam Ci ustawić te maile, 4 pierwsze maile, żeby wychodziły codziennie, a kolejne maile co 2 dni na przykład, nie? Jeśli jest to kampania taka jednorazowa, którą wysyłasz, to według własnego uznania zależy, co jak promujesz. I to są maile takie, które właśnie nie są to typowe maile, które zazwyczaj dostajesz na swoją skrzynkę, gdzie do kogoś zapiszesz. To są maile z fajnymi historiami, które mówią i o Gwiezdnych Wojnach trochę, i o Wielkiej Stopie, i o UFO, o FBI też tu są historie. Przeczytaj sobie te maile, tu masz zdjęcie, które też możesz dodać do swojego maila. Przeczytaj sobie te wiadomości, zapoznaj się z nimi i po prostu ustaw sobie z tego fajną kampanię, która naprawdę wciąga. Ona jest przetestowana, tą kampanię używałem do promocji Akademii z tych 5 maili i też miałem z tego fajne reakcje, też miałem z tego sprzedaż. I tutaj to co musisz zmienić w tych mailach, tak już pewnie wiedziałeś, to jest Twoje imię i nazwisko musisz dodać w tym miejscu. Ja tutaj mam wezwanie do akcji i musisz dopasować do siebie wezwanie do akcji. Wezwanie do akcji zawsze jest podkreślone. Tu, gdzie te miejsca, które są podkreślone, są linki, które kierują do danej oferty. Ja mam tutaj wezwanie do akcji, do Akademii. Nie? Ja tu promowałem Akademię, ale ty możesz to zmienić oczywiście pod siebie. Tu możesz promować i swój biznes MLM, jakiś inny produkt i Akademię, czy jakieś inne szkolenia, coaching, co wolisz, nie? Po prostu pozmieniasz, tylko dodajesz swoje imię, nazwisko i zmieniasz wezwanie do akcji na to, co chcesz promować. Te zdania, wyrazy, które są podkreślone, to są linki. Nie? Na przykład zejdziemy do maila numer 2. Też na dole, jak widzisz, tu jest podkreślona Akademia Marketingu, to był link. Tutaj też kliknij, bez obaw, też był link. I w PS też Akademia, to też był link. Tylko to po prostu dopasuj do siebie te wezwania do akcji i swoje imiona, nie? To jest fajna kampania dosyć, która naprawdę ma fajne historie. To są maile, które naprawdę się ludziom mogą podobać. Jeśli będą je czytać i wciągają. To jest połączenie historii, fajnej historii, fajnej opowieści, właśnie z takiej dziedziny science fiction, bo tu jest UFO, Wielka Stopa, FBI, trochę o Gwiezdnych Wojnach też tutaj jest, czyli takie science fiction i biznes, takie połączenie. I to fajnie, przechodzimy właśnie z takiej historii, przechodzimy tutaj do biznesu. Poczytaj sobie te maile, zapoznaj się z nimi. Jeszcze ważna wskazówka. Zauważ, że jak wejdziesz sobie właśnie tutaj w gotowe produkty, to masz już kilkanaście różnych kampanii e-mail. I pamiętaj, że te kampanie też możesz łączyć w całość. I to nie są takie typowe maile, takie wiesz, typowe maile, gdzie tylko masz kup to, wejdź tu, gdzie masz tylko tekst, taki krótki tekst napisane wejdź tu, kup to, nowy super biznes, nowe coś tam. Tu są maile z historiami, z zawartością, z poradami. I te maile możesz łączyć w całość, te kampanie możesz łączyć w całość. Na przykład masz tutaj kampanię Hacker MLM Online z poradnikiem do pobrania i tu w tym, na przykład w tej pierwszej kampanii możesz promować swój biznes MLM. Możesz ją połączyć na przykład z kampanią zbijania obiekcji, albo z planem wyzwolenia, albo 12 kampanii do promocji. To możesz wszystko ładnie w całość łączyć. Albo kampanię numer 1 też możesz ładnie łączyć. I na przykład w jednej kampanii promujesz biznes MLM, później robisz na przykład 2-3 dni przerwy, albo tydzień przerwy w swoim autoresponderze i dodajesz kolejne maile z kolejnej kampanii. Na przykład w tej kolejnej kampanii promujesz jakiś na przykład produkt, albo akademię, albo jakiś produkt, albo swój kanał na YouTubie, albo jakiś coaching, albo konsultacje, co chcesz. I dzięki temu sobie to kampanie połączysz, one będą stopniowo też, tutaj też stopniowo będzie coraz więcej kampanii, co możesz ustawić taką wielką kampanię follow-up, połączoną z tego wszystkiego, która będzie trwać nawet rok i więcej. I tu będą przychodzić ludzi maile, takie fajne maile właśnie z historiami, które budują relacje, które zachęcają, żeby do Ciebie pisać, żeby się odzywać do Ciebie. Pamiętaj, że możesz to wszystko sobie połączyć fajnie w całość i możesz mieć kampanię ustawioną na cały rok. Czyli jak ktoś się raz zapisze na Twoją listę, to na przykład przez rok i więcej będzie dostawać fajne maile, które z jednej strony czegoś go uczą, z drugiej strony daje mu też taką wartość w postaci różnych historii, różnych opowiadań. I to możesz łączyć różne biznesy. I w jednej kampanii możesz promować, tak jak mówiłem, swój biznes MLM, w
kolejnej kampanii możesz sobie ustawić jakiś produkt, w kolejnej kampanii możesz ustawić akademię do promocji, w jeszcze kolejnej kampanii możesz, nie wiem, promować swojego Facebooka na przykład, czy swojego YouTube'a i tak dalej. Rób to, to masz naprawdę fajne narzędzie, fajne możliwości, tylko trzeba to wykorzystać. Zapoznaj się z tą kampanią, a tutaj docelowo będzie około 10 maili. Na dzień dzisiejszy, gdy nagrywam te wideo, mamy 5 maili, które już fajnie działają, już możesz z tego korzystać. Tak jak mówiłem, zmieniasz sobie wezwanie do akcji i zmieniasz sobie twoje imię i nazwisko. I tak naprawdę to wszystko. Ok, także działamy i widzimy się w kolejnym szkoleniu.